Czy przewidziano przeznaczenie kostki drukowej, rozdrukowej z ulicy Legionów? Czy ona ma już jakieś przeznaczenie, czy będzie jakoś wykorzystana, czy no co będzie się z nią działo? Legionówka ma oczywiście na swoje przeznaczenie. Wielokrotnie mówiliśmy, chcieli. Po pierwsze, duża część z niej jest tak naprawdę z powrotem wybudowana w ulicy Legionów poprzez gazetoki autobusowe i tej kostki. Przygotujemy również docelowo oczywiście modernizację po pierwsze. Kolejny etap rewitalizacji ulic całego miasta, czyli cała murowa, która dzisiaj jest w Polsce betonowej, aby powróciła do tej historycznej, granitowej, tak jak tutaj choćby za oknami naszymi z ulicy Spiszowej, Otoszowej, kostkę betonową. Wyrzuciliśmy w ramach rewitalizacji, to miejsce była właśnie rozbierana między innymi częściowo też środowiska, kostka granitowa, ta rzędowa. Następnie plany mamy, aby ulicę Mickiewicza docelowo, która jest dzisiaj tym deptakiem, ale też jest z kostki betonowej, do placu, tam jest niepodległości. Częściowo mamy do miejsca, do cechu rzemiosł, mamy kostkę właśnie granitową, następnie aż do poczty mamy betonową, aby tam też ujednolicić tą nawierzchnię, jak i też ulica Groblowa, która dzisiaj, chociaż ona pod masą asfaltu ma częściowo nawierzchnię granitową, docelowo trzeba będzie tę drogę też zrewitalizować i w obrębie starego miasta ją po prostu wbudować, bo tego typu kostki po prostu się na rynku nie da kupić dzisiaj. Ta jest ładnie wygładzona przez kilkadziesiąt lat przez pojazdy, więc ona ma swoje przeznaczenie i ostatnie miejsce to przede wszystkim ulica Królowiadli pod Spichlerzami na dolnej półce, ponieważ jest to kamień, czyli materiał naturalny, taki, który będzie mógł być zalewany w ramach wysokiej fali na Wiśle, więc wzdłuż Spichlerzy chcielibyśmy drogę zbudować, aż do tego, do miejsca, gdzie odbywają się imprezy masowe. Jak jest impreza masowa, czy jakiś cyrk przyjedzie, czy plac zabaw, to ci organizatorzy nie mają tam jak dojechać w momencie, gdy mamy dużo pada atmosferycznego. Po prostu się bardzo duże kałuże tworzą i ciężko tam dojechać.